Witam ponownie. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taką pyszną dynię Hokkaido faszerowaną mięsem wieprzowym mielonym. Zobaczcie, tak wygląda. Wygląda prześlicznie. Zapraszam na oglądanie mojego filmu. Do tego potrzebujemy dynię. Tu jest dynia, jak widzicie, bardzo ładny kolor. To jest dynia Hokkaido. Musimy tą dynię oczyścić z pestek. Zrobimy to w ten sposób. Odkroimy tutaj tą górną część. Górna część jest już odkrojona. I wyczyścimy teraz dynię z pestek. Wybieram pestki łyżką. I dynia jest już oczyszczona z pestek. I teraz przygotujemy farsz, którym wypełnimy tą dynię. Do farszu potrzebujemy około 500 g mięsa wieprzowego, mielonego. Tutaj mam. Dodam do tego łyżeczkę soli. Pół szklanki mleka. Trzy łyżki płatek owsianych. Jedno jajko. Jedną średnią cebulę pokrojoną w kostkę. Jedną czwartą łyżeczki cynamonu. Jedną czwartą łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. Tymianku. Pół łyżeczki. I to by było tyle. I teraz mieszamy farsz. Farsz już jest przyszykowany. I teraz będziemy wypełniać dynię tym farszem. I dynia jest już wypełniona farszem i teraz będziemy ją piec w piekarniku. Piekarnik jest nagrzany na 200 stopni i będziemy piec około 60 minut tą dynię. Tu ją przykryjemy. A przygotowaną dynię wkładam do piekarnika. 60 minut już minęło i zobaczcie, dynia wygląda prześlicznie. Ciekawe, jak smakuje. Spróbujemy. Teraz przekroję. Oj, jaka mięciutka. I po przekrojeniu tak wygląda. Wygląda prześlicznie. I teraz próbujemy, jak smakuje. Taką dynię, jak widzicie, bardzo fajnie jest zjeść z chlebem. Tutaj mamy lewek i zaraz będziemy kosztować. Smakuje naprawdę wspaniale. Wyczuwalny też jest w tym farszu cynamon. Cynamon i dynia bardzo z sobą fajnie smakują. Musicie spróbować, naprawdę. Pyszne. Bardzo łatwa i zdrowa potrawa. A już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia i smacznego.